Witam wszystkich po bardzo długiej przerwie. Zagrajmy w Max Payne. O, środki przeciwbólowe. To co najcenniejsze w tej grze. Chyba. Dobra. Tu nic nie ma. Tu koleś ma broń. Ale nie mogę zabrać. Mam już bardzo pokaźny arsenał. Chyba tędy teraz, o ile dobrze pamiętam. Jacyś kolesie chcieli w Maxa Pass wpakować dosyć dużą ilość ołowiu. Zapis. I wbijamy. To wszystko? Bez kitu. Nie, nie. Kurde. Ej, gdzie jest muzyka? Ej, coś jest nie tak. Trzeba mam muzykę za cicho. Muzykę w menu słychać, ale dlaczego? No dobra. Może teraz będzie dobrze. Bijać! Bijać, bijać, bijać. Jedziemy, 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 Maxi. Po głowie. Badnij się. Shit, granat. Kurna. Dobra, teraz już była muzyka. Moment. Desert Eagle. Pięknie, prosto w szyję. Kurna. Party, kurna. Z przyzwyczajenia do innej gry chciałem teraz nacisnąć na przycisk E, żeby się wychylić. Za dużo grania w inne gierki. Oj, oj, oj. Okej. Jak tam? Oh my god. Ilu tam jest? Chyba 5. Dobrze widzę. Ale sami się pozabijają. Wcześniej czy później. Co by tu wziąć? Dobra, obrzyd. Dobra. Jeden zginął. Teraz przechodzę od punktu do punktu. Okej. Gdzie teraz? Widziałem go, widziałem cię. Ale nie od tego kolesia. O, i ty masz Desert Eagle'a, więc mi go dasz. Nie, nie, ty tu wracaj, ale już. Ja sobie zapiszę. No i teraz. Tutaj ta pana. Nie, wyszło. Nie, nie wyszło. Nie, gdzie my? Gdzie jest ten Gognity? Ja już go nie widziałem. Chyba przez 2 odcinki. Gognity! Siema, jomuś. Payne, załatwię cię! Pieprzony glinia! Glinia? To miała być gliniarz. Dobra, nie gra. Rozwalę frajera. Każdego frajera, który tu odważy się wbić. Lecimy! Ała. Aha, prosto na głowę. A, biedny Max. Otwierać do cholery! Dobra, to już widzieliśmy. Payne, załatwię cię! Pieprzony glinia! Kurde, piątka, no naciskam na piątkę. Aha, dobra. Chcecie je? To ja wam daję jeść. Skoro was nie karmię. Jeszcze ktoś tu wejdzie? Ktoś przeżył właściwie? Oj, przeżył. Tabletki. Jolec. No myślałem, że to proszę skoczy. Oj, przeskoczył i się zabił. Cholera jasna. Ja jestem inteligentny.
Dobra. Dobra, spokojnie. Spokojnie, na kadę. Tu będzie dead. Tam się zabiję. Tam się zabiję. Sam się zabiję. Kurde. Mam radę. Mam radę. Nie dam rady. Dobra. Nida mnie zaskoczyła. Dobra, było dobrze. Z tym już dam na ten pozycję. Gdzie tam Max Payne? Wydawało ci się. Gogniti. Olera, jasna. Nie, to nie Gogniti. Gogniti miał Desert Eagle. Olera. Kolesi mi się nie da. To już jest serynie ze mną źle. No i tu mamy pana Gognitiego, który wdycha tak, jakby przeleciał już 2 km. Kurwa, nie mogę go trafić. Czyli dobra, moment, ja chcę zmienić broń. Taktyczne wycofanie. Zapis. To jest powinien być martwy. Nareszcie. Gogniti opadł z sił w ślepym zaułku, wśród parujących studzienek. Wyglądało to tak, jakby tuż pod nami płonęły ognie piekielne. Czas na przesłuchanie. Gdzie jest Lupino? Odwal się! Ma odpowiedź, Vinny. Brutalność policji! W tym jestem dobry. Nie możesz mnie tak po prostu zabić! Możesz to sobie wmawiać. Słuchaj, koleś. Nikt nie będzie mnie tak wystawiał. Chcę wiedzieć, gdzie się schował twój szef. To by nie był chwalebny czyn. Nie prosiłem się o to gówno. Kłopoty same mnie znalazły. Prawi i sprawiedliwi byli w tym mieście na wagę złota. Nie miałem złudzeń. Nie byłem jednym z nich. Żaden ze mnie bohater. Ja, mój pistolet i ten łajdak. Mogłem zrobić tylko jedno. Powiem wszystko. Powiem, tylko nie rób mi krzywdy. Lupino jest w Ragna Rock, w tym klubie. Zamknij mnie, aresztuj, wsadź do paki, tylko mnie nie zabijaj! Twoje prawa przeczytam ci na twoim pogrzebie. Co tam, miły człowiek z tego Maxa. Kto by powiedział, że policja nie jest dobra? Rozdział 8. Ragnarok. Był prywatnym klubem Lupino. Sklep z prochami ulokowany w starym teatrze. Wiedziałem, co zastanę wewnątrz. Ćpunów po Walkirii gotowych znienacka rzucić się na mnie. I oddział zbirów Lupino. Najgorszych, zimnokrwistych zabójców po tej stronie piekła. Ragnarok był jak migrena. Wszystko migotało tam z prędkością serii z karabinu maszynowego. Pod klubem znajdowały się lochy, w których bawili się wielbiciele sadomasochistycznych igraszek. Dalej było jeszcze... Ta mroczna wiadomość była równie subtelna, jak kula trafiająca w serce. Jaki ojciec, taki syn, jak Jack Lupino. Znowu taka muzyka dziwna. Impreza. Tylko jak się tam dostać? Kurna, ile ja bym dał za zmianę muzyki. Akurat za tą muzyką nie za bardzo przepadłem. Strzelba trochę jest mi niepotrzebna. Może w drugich drzwiach coś będzie. Nic z tego. Znaleźć jakieś wejście. Tak. Jack Lupino musiał odpowiedzieć za swoje grzechy. Tylko jak się tam dostać? Znowu będzie na pewno jakiś magiczny przycisk. Szukamy przycisku. Chociaż nie może on być ukryty. A nie mówiłem. Dalej jest zamknięte, co jest?
Co to? Jezu! To było przejście za mną. Cieszę się. Nie wolno atakować z nienacka. Nie wolno. Ty, on jest celem. Pomyślałem, że za mną. Ta książka nigdy nie trafiła na listę bestseller. Ta? Zdziwiłem się, że ktoś tutaj oddawał się lekturze. Książka nosiła tytuł Era mordu i burzy. Notatka na odwrocie mówiła o nordyckich mitach i o Ragnarok, końcu świata zwierzeń wikingów. Okropnej zimie, która skuje ziemię lodem, a ludzie wymordują się nawzajem. Pogoda za oknem faktycznie mogła sugerować, że to koniec świata. Zaczynałem też rozumieć, o co chodziło właścicielowi tego klubu. Chodziło mu o koniec świata? Zamiast być lepiej, jest tylko gorzej. Dobra, to jest tylko wino. Tylko, a może aż i środki przeciwbólowe, których mi zaczyna już naprawdę brakować. Więc biorę jeden, zapisuję, jedziemy dalej. Tu jest! Tu cię ma! Techno, ale... No. Nie da się tak zrobić. Dobra, nieważne. Cholera! Siedko, pań Mołotowa, wycofuj. Sorki. Ja po prostu za dużo grałem już w gry wojenne i zostało mi to już po prostu. Teraz mówię na przykład ciągle wycofuj się, albo kryj się, albo coś podobnego. Po prostu za dużo jest takich gier. I Payna nie ma, ale jest granat i mnie nie ma. Za dużo jest. Aha, nie za dużo. Ogień, uwaga. Panu tutaj dla mnie. Ała, nie widzę. Ała. No mówię, żeż nie winie. Bierze się. Dawa magia. Okej. Teraz znowu zauważyłem, że nie mam... No właśnie. Sobie pojaśnić trochę obraz. Może trochę przesadziłem teraz. Ja wiem, że to troszkę ułatwia grę i gra już nie wygląda tak fajnie, ale ja muszę mieć trochę jaśniej. Może też z tego powodu, że ta gra jest troszeczkę straszna. Ktoś. Można zresztą, można ich uznać za coś, ponieważ to ludzie na pewno nie są. No, w końcu jakaś normalna muzyka. Chociaż w tle dalej słychać